Szanowne borsuki, krótkie streszczenie zadań, którymi zajmowaliśmy się na naszym ostatnim spotkaniu w czwartek. Znowu były magiczne tabelki. No i tu mamy taki rząd 10 pól. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i w każdą kratkę trzeba wpisać liczbę całkowitą, taką, żeby sumy liczb w każdych kolejnych trzech kratkach były ujemne, ale suma wszystkich liczb była za to równa 0. No i pamiętacie, jak rozwiązywaliśmy to zadanie tydzień wcześniej, podobne zadanie, wtedy suma wszystkich liczb musiała być równa 15. No i zrobiliśmy to w taki sposób, że zrobiliśmy sobie takie narzędzie. No i te narzędzie to był taki prostokąt, który obejmował kolejne trzy kratki. No i zobaczmy, ile jest tych kratek. Trzy takich porcji po trzy. Trzy razy trzy, tak? No to teraz, jeżeli w każdej kratce, w każdej takiej trójce suma liczb będzie ujemna, no ale największa liczba ujemna, to zadanie ma więcej niż jedno rozwiązanie. Największa liczba całkowita ujemna to jest minus 1. No to załóżmy, że suma liczb w takiej trójce to jest minus 1. I tu jest minus 1 i tu jest minus 1, czyli razem to będzie minus 3. No to żeby w sumie było 0, to tu musi być 3. Tak, więc możemy sobie już założyć, że tu będzie 3. Tak, 3, żeby wyrównać te wartości minus 1. No i teraz, podobnie jak robiliśmy to tydzień temu, być może zapamiętaliście, że te wartości w kolejnych kratkach się powtarzały, no to spróbujmy. No powiedzmy, że tu byłoby 3, tu w środku byłoby minus 1, tak, no a tu by było minus 3. No dobrze, no to co musiałoby być teraz w kolejnej kratce? No, w kolejnej kratce musiała być trójka, tak? Żeby zawsze było minus 1. No to tu byśmy ustawili sobie trójkę. Tu możemy sobie trochę podnieść do góry, żeby było ładniej. No to jedziemy do kolejnej. Przesuwamy się znowu o jeden w prawo. No to tu powinno być minus 1. Tak? Tu powinno być minus 1. No to jak się przesuniemy znowu w prawo. Przepraszam, to powinienem inne polecenie wydać, nie rozmnożyć czarodziejsko, a przesunąć, no to tu widać, że tu musi być minus 3 znowu, tak? No to już jesteśmy bliziutko, no bo po minus 3 pewnie będzie znowu 3. Potem minus 1. I znowu minus 3. No i faktycznie uzyskaliśmy taką konstrukcję, że suma liczb we wszystkich kolejnych trzech kratkach jest równa minus 1. No ale są trzy takie kratki. Możemy też zacząć z tej strony. Będzie tak samo. Też jest minus 1. I tu jest minus 1. I tu jest minus 1. I tu, proszę bardzo, jest minus 1. I tu jest minus 1. I tu. No i tu też jest minus 1. No i ta trójka stojąca na samym końcu powoduje, że suma wszystkich liczb w tej tabelce jest równa 0. No dobrze, a teraz mamy zadanie takie, żeby się przekonać, że to musi być dodatnia liczba, tak? No to, żeby to była liczba dodatnia, no to jeżeli w każdej trójce będzie minus 1, tak? Jeżeli w każdej trójce to będzie minus 1, no to
to tutaj to, co musi stanąć, to musi być czwórka. Prawda? No bo inaczej musimy uzyskać liczbę dodatnią, tak? No to jak już tu mamy czwórkę, to możemy po prostu spróbować dokładnie tej samej. Dokładnie tego samego sposobu myślenia. To czwórka powinna być tu. No to tu będzie minus jedynka. No bo w każdej trójce zależy nam na tym, żeby wartość była znowu minus jeden. Tak? Wtedy te trzy wartości po minus jeden. O. Trzy wartości po minus jeden w sumie dadzą minus trzy, a czwórka na końcu to minus trzy zrównoważy. No więc w takim razie tu w trzecim miejscu powinno być minus 4. No ale wtedy w kolejnym zupełnie tak samo jak na górze. Przez analogię do tego, co jest na górze, możemy tworzyć taki ciąg tych znaków. I tu będzie dalej minus 4. No i pewnie po minus 4 będzie 4 znowu. Potem minus 1. I znowu minus 4. I rzeczywiście, znowu jak się przyjrzymy się tym kolejnym trójkom, no to w każdej trójce jest minus 1. Trójek jest 3. Tak? Raz, dwa, trzy. Czyli suma w każdych tych trzech trójkach to jest minus 3, no a na końcu jest 4. Czyli wartość we wszystkich polach jest, suma wartości we wszystkich polach jest dodatnia i wynosi plus 1. No i tyle. Takie zadanie.